problematyka wolnej woli jest niesłychanie zawikłana i żeby w ogóle dojść do tego, czy przysługuje nam wolna wola, czy nie, to trzeba najpierw takie wstępne przeszkody pokonać, przede wszystkim natury terminologicznej. Otóż trzeba powiedzieć, że termin wolna wola no jest jednym z odpowiedników łacińskiego liberum arbitrium, ale liberum arbitrium oznacza również wolny wybór. I właściwie współcześnie rzecz biorąc, między innymi w tym numerze tego pisma Filozofii, jeżeli Państwo czytaliście te artykuły, to wolna wola była rozumiana jako swoboda wyboru przeciwstawiana determinizmowi. Natomiast historycznie to było różnie, o tym Pani Profesor za chwilę więcej powie. Wobec tego można powiedzieć, że nas interesuje wolna wola rozumiana jako kwestia dotycząca następującego pytania, czy mamy możliwość podejmowania swobodnych decyzji, niedeterminowanych przez rozmaite czynniki natury neuronalnej, społecznej, socjalnej i wszelakiej innej. I tutaj, tak jak już wspomniałem, przeciwstawia się właściwie tak rozumianej wolnej woli, ja będę mówił swobodzie decyzji raczej, determinizm. Ale to też nie jest sprawa prosta, bo są różne rodzaje determinizmu. Nie każdy determinizm w tym samym stopniu kwestionuje swobodę decyzji. W efekcie my tutaj, gdybyśmy chcieli wejść w szczegóły, co po lekturze tego pisma Państwo możecie zauważyć, to istnieje cała paleta stanowisk. To nie można powiedzieć, że istnieje stanowisko, że mamy swobodę decyzji i istnieje stanowisko, że jej nie mamy. Nie, tych stanowisk jest bardzo dużo. Właściwie na biegunach jest z jednej strony takie twarde stanowisko wolności libertariańskiej, że determinizm jest fałszywy, a nam przysługuje swoboda decyzji i ponosimy za nią odpowiedzialność. I na drugim biegunie krańcowym jest taki twardy determinizm, zgodnie z którym niczego takiego jak swoboda decyzji nie ma. Wobec tego tradycyjne pojęcia filozoficzne, takie jak odpowiedzialność, sprawstwo, czyn, powinny ulec co najmniej radykalnej zmianie, o ile w ogóle nie wyrzuceniu do kosza. No i my się poruszamy na tej właśnie płaszczyźnie. Oczywiście najbardziej nas interesuje, a mnie również, proszę Państwa, czy przysługuje mi swoboda decyzji, czy nie. Ja pewien pogląd na ten temat mam wyrobiony własny, ale z trudem go będę ujawniał dopiero na koniec. Może coś na ten temat powiem, co w tej kwestii sądzę. I może jeszcze, skoro mówimy o swobodzie decyzji, to sformułujmy takie pytanie. Kiedy decyzja jest wolna? Kiedy decyzja jest swobodna? Otóż to nie jest takie proste. To muszą być podstawowe warunki spełnione, żeby moja decyzja w jakiejkolwiek sprawie działania, stanowienia o sobie czy o innych była decyzją wolną. Po pierwsze, musi być taka sytuacja, że mam wybór między co najmniej dwoma członami alternatywy. Czyli jakieś, mogę wybrać X, mogę wybrać Y. Tak? No i oczywiście dodać by jeszcze trzeba, że de facto jest tak, że ja mogę wybrać inne działanie niż to, które wybrałem. To byłby taki pierwszy warunek, czyli dwa człony co najmniej alternatywy, może ich być więcej, między którymi wybieram i mogę faktycznie wybrać. Czyli mógłbym wybrać inaczej niż wybrałem. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek dotyczyłby tego, że decyzje, które podejmuję i działania podlegają mojej kontroli. No, mógłbym na przykład w trakcie działania zaprzestać tego działania, steruję w pewien sposób z tym działaniem. Wobec tego mówimy, że ja kontroluję to, co robię. To jest też ważne, żeby mówić o swobodzie decyzji. No i trzecia rzecz, to na co się decyduję, zależy ode mnie samego, czyli wybór jest moim wyborem, ja jestem sprawcą. Natomiast nie od innych czynników zewnętrznych. Proszę Państwa, i przy tak rozumianej
swobodnej decyzji, czy swobodzie wyboru, czy wolnym wyborze, wcale to nie znaczy, że my odrzucamy determinizm całkowicie. Tak być nie musi, o tym później jeszcze powiemy. Ja zaznaczyłem na wstępie, że tu jest cała paleta możliwych stanowisk. Byłoby niesłychaną naiwnością, żebyśmy całkowicie odrzucali czynniki determinujące, bo każdy z nas ma kod genetyczny, który przesądza o bardzo różnych własnościach fizycznych i umysłowych. Każdy wychowywał się w określonym środowisku, każdy podlegał rozmaitym oddziaływaniom, także, jak sądzę, własnym oddziaływaniom. Wobec tego czynniki determinujące, owszem, ale one niekoniecznie muszą wykluczać swobodę decyzji. No i to byłoby takie wprowadzenie. Szanowna koleżanka coś powie trochę z historycznej perspektywy. No właśnie, kiedy pan profesor Kleszcz tutaj mówił o perspektywie takiej czy współczesnych stanowiskach, to tak się zastanawiałam, jak bardzo to moja wypowiedź będzie historyczna, czy dotyczyć jedynie historii. Bo ja jestem specjalistką od filozofii średniowiecznej, czyli tak naprawdę zajmuję się okresem mniej więcej 1300 lat ten okres zajął w filozofii i myśli średniowiecznej. Od II wieku naszej ery do nawet więcej, XVI. A jeszcze i Kartezjusz w pewien sposób przez niektórych paradoksalnie do tego momentu w aspekcie przynajmniej wolnej woli jest tutaj włączony. I z jednej strony oczywiście to jest perspektywa historyka myśli, ale z drugiej strony średniowiecze, które nie miało żadnej wątpliwości co do tego, że świat został stworzony przez Boga, że Bóg jest bytem nieskończonym, że ma nieograniczoną wolną wolę i ta wolna wola objawia się w tym creatio ex nihilo, że Bóg jest nieskończenie dobry i że wszystkie atrybuty boskiego działania i boskiej istoty są tym samym, co, czym jest Bóg. Czyli nie mówimy Bóg jest dobry, tylko Bóg jest dobry. I oczywiście w tej perspektywie myśli filozoficznej i samym fakcie, że filozofia rozwijała się po średniowieczu bardzo intensywnie i w zupełnie innym kierunku, to można powiedzieć, że ja się zajmuję historią, ale z perspektywy współczesnego społeczeństwa niekoniecznie, bo ciągle jeszcze jest bardzo dużo ludzi, którzy wierzą w fakt, że świat został stworzony przez nieskończenie dobrego Boga ze względu tylko i wyłącznie na nieskończenie jego wolną wolę i chęć stworzenia tego świata. Więc ta perspektywa jest tutaj taka niejednoznaczna. Ale jeśli będziemy mówić o myśli średniowiecznej, to proszę Państwa, te wszystkie artykuły Państwo się, część Państwa pewno się zapoznała, część pewno się zapozna z nimi. Tak jak pan profesor tutaj powiedział, dotyczą w większości przypadków problemu wolnego wyboru, a nie wolnej woli. Bo człowiek średniowiecza nie ma żadnej wątpliwości, że wolną wolę ma, ponieważ został stworzony na obraz i na podobieństwo Boga, który jest rozumny i obdarzony wolną wolą. Więc problem wolnej woli właściwie w innych się tutaj rysuje perspektywa. Mianowicie, czy ta moja wola, czy moje wybory wolnej woli, czy wybory mojej wolnej woli są wyborami autonomicznymi w stosunku do rozumu, czy też wola słucha rozumu. To znaczy, czy decyzja, którą ja podejmuję, zależy od tego, co rozum mi przedstawi jako najlepszy, najwłaściwszy wybór, a mój ostateczny wybór idzie za tą podpowiedzią rozumu, czy też jest tak, że wola jest autonomiczna i jak jej się nie będzie chciało wybierać, to żadnego wyboru nie dokona. Jeden ze współczesnych autorów tutaj, Harry Frankfurt, mówi o rozróżnieniu między pragnieniami pierwszego i drugiego rzędu. To jest koncepcja Jana Dusa Scotta. Pan profesor zna mnie dosyć dobrze, bo ja na każdej konferencji każę wszystkim czytać Jana Dusa Scotta. I teraz też polecam właśnie Dusa Scotta, który ma taką koncepcję woli, w której bardzo ładnie pokazuje, że jeśli, i tak się Państwo teraz zastanówcie sami, rano się budzicie, szaro, listopad, zajęcia, w ogóle generalnie niefajnie, poniedziałek rano jeszcze. Taka pierwsza myśl, nie chce mi się dzisiaj chcieć. Tak?
To nie jest tak, że ja chcę tego bądź tamtego. Ja muszę chcieć coś. Chcieć, czegoś chcieć bądź czegoś nie chcieć. I na tym polega u Dusa Szkota owa autonomia woli. To jest ten pierwszy element. Jeśli nie ma tego elementu, to nic się nie stanie. To ja nie dokonam żadnego wyboru. Prawda? Kilka razy powiedział, wybiorę A, będziesz niezadowolony. Ja to trochę strawersuję. B, będziesz sobie zadowolony. Nie wybierzesz A bądź B, też będziesz niezadowolony. Ale, czyli nie wybór jest pewnym wyborem, ale jest to na wyższym poziomie niż wybór A bądź nie A bądź B, bo on nie dotyczy żadnego celu, który jest poza samym działaniem woli. I na tym polega ten woluntaryzm średniowieczny, dlatego wspomniałam o Kartezjuszu, o którym się mówi, że był woluntarystą, ponieważ wola w tym momencie nie jest absolutnie autonomiczna w stosunku do rozumu. Niezależnie od tego, co rozum mi będzie podpowiadał, wola może w ogóle na tę podpowiedź nie zwrócić żadnej uwagi. I dla ludzi średniowiecza, i myślę też, że dla osób głęboko ciągle wierzących w tę koncepcję, która jest przedstawiona później przez komentatorów Starego Testamentu i przez teologów średniowiecznych i współcześnie ciągle jeszcze, problem polega na stosunku między skończoną, moją skończoną wolą, ponieważ ja jestem bytem skończonym dlatego, że jestem bytem stworzonym, a nie skończoną wolą Boga, której woli nie można w żaden sposób ograniczyć. Zatem te rozważania średniowieczne będą troszeczkę inaczej wyglądały niż tutaj te współczesne. No bo oni nie znają genetyki, nie wiedzą o tym, że, prawda, że jesteśmy uwarunkowani właśnie biologicznie. Mówią oczywiście jak Abelard o wadach i cnotach i to, ale jest ciągle takie nastawienie, że ja mogę przezwyciężyć swoje wady, że ja mogę nad sobą pracować i mogę coś ze sobą zrobić, żeby stać się lepszym, tak? Żeby poprawić tę swoją dyspozycję moralną. Genetyka mówi, że czasami nic nie mogę z tym zrobić. Można mi wymienić gen. Ale jeśli nie ma ingerencji z zewnątrz, to ja sama nie jestem w stanie nic z tym zrobić, prawda? To w ogóle nie wchodzi. I ja myślę, że do momentu, kiedy się nie pojawiła genetyka, tak naprawdę to w ogóle nie wchodziło w zakres rozważań. Tak głęboko idący determinizm. Więc tutaj te problemy średniowieczne, jednocześnie trochę współczesne, na innych płaszczyznach się będą sytuowały. Odpowiedź na pierwsze pytanie, jako historyk średniowiecza, czy ja mam wolną wolę? Oczywiście, autonomiczną, niezależną i jak mówi Dus Szkot, jako człowiek obdarzony rozumem mam dwa rodzaje nawet woli. Mam wolę absolutną i wolę, dzięki której wykonuję rozkazy, które sama sobie daję. Czyli na przykład postanawiam, od jutra nie będę palić i jutro dzięki mojej mocy absolutnej mówię sobie, a nie, możesz sobie zapalić, ponieważ masz absolutnie wolną wolę. I to też znamy z doświadczenia, prawda? Także jako średniowiecznik tak, powiem, że mamy wolną wolę. Ja zresztą jestem bardzo do tego przyzwyczajona i bardzo by mi było przykro, gdybym nie miała tej wolnej woli. Jako współczesna kobieta, to tu bym się zastanowiła mocno, ale to może na dyskusję. Dobrze, jeszcze tylko taka drobna uwaga, że tutaj oczywiście te dyskusje dotyczące swobody wyboru czy wolnej woli, to nie dadzą się tak prosto podzielić na powiedzmy dawniejsze, średniowieczne, starożytne czy nowożytne i współczesne, ponieważ ta problematyka w jakiejś mierze jest ciągle aktualna. Jeżeli mamy problem determinowania człowieka, to może to być determinowanie przez prawa przyrody, a może to być boska determinacja. Tak? I jeden i drugi problem bywa współcześnie rozważany, może niekoniecznie przez tych samych autorów, ale to jest problem ważny swobody wyboru, ponieważ w wypadku determinacji boskiej, no boska wszechwiedza i przedwiedza rodzi pytanie, czy ja mógłbym rzeczywiście spełnić jeden z tych warunków, o których mówiłem, wybrać inaczej niż wybrałem. No i tutaj oczywiście te dyskusje notabene są współcześnie, ale to już w przypadku filozofii religii niesłychanie intensywne. Cała strategia sprowadza się do pokazania, że na przykład
wszechwiedza boska nie wyklucza swobody mojego działania. Jak to zrobić, to jest osobna sprawa. Bardzo różnie można albo zróżnicować wiedzy boskiej, albo w pewnym sensie ograniczyć wszechwiedzę, ale tak cudzysłowowo, bo to oczywiście jest osobny, niesłychanie skomplikowany problem. Albo też można jeszcze zrobić coś innego. Natomiast te debaty współczesne to często odwołują się do determinacji takiej przyrodniczej. Mianowicie po powstaniu fizyki klasycznej w szczególności obraz świata taki poniutonowski miał charakter w dużej mierze deterministyczny. Znaczy, jeżeli znamy prawa przyrody, znamy warunki wyjściowe, no i ewentualnie znamy jeszcze matematykę, to dowolny przyszły stan świata możemy określić. Marquis Laplace coś takiego twierdził, odwołując się do swojego demona, mówiąc, że gdyby była taka istota, która zna te warunki wyjściowe, na przykład, zna prawa przyrody, zna matematykę, to mogłaby określić przebieg wydarzeń kilkaset lat później z doskonałą precyzją. No, sprawa w tej chwili się skomplikowała także z uwagi na zmiany w fizyce, zwłaszcza teoria kwantów i problem, powiedzmy, związany ze statusem praw deterministycznych w świecie mikrocząstek, ale to jest osobna sprawa, ponieważ ona, jak się wydaje, jest luźno związana z problemem swobodnej decyzji. Otóż taki determinizm ogólny, wszechświatowy jest tylko pośrednio i luźno związany z możliwością mojej swobodnej decyzji. Wobec tego my nie musimy się odwoływać do fizyki kwantowej, bo niezależnie od tego, jak zinterpretować fizykę kwantową, ona oczywiście trochę zakwestionowała taki paradygmat deterministyczny, ale to, jak się wydaje, ma luźny związek z możliwością mojej swobodnej decyzji. Ponieważ no, człowiek jest takim szczególnym bytem i tutaj nas interesuje, jak się wydaje, w szczególności to, czy nasze decyzje są swobodne, niezdeterminowane. I właściwie do tego chyba te nasze wypowiedzi sprowadzimy. Wobec tego pominiemy, przynajmniej ja, pani profesor, będąc także fizykiem, może o tym chcieć mówić, uważam, że mówienie o determinizmie zbyt na przykład naukowym tak zwanym niewiele wniesie w gruncie rzeczy do problemu swobody wyboru. To jest oczywiście ciekawe, prace dotyczące wolnej woli na ogół zawierają takie rozdziały o determinizmie, jego typach, rodzajach, interpretacjach teorii fizykalnych, ale to dla problemu swobody decyzji ma, jak się wydaje, tylko pośrednie i ograniczone znaczenie. No i to tyle wprowadzające. Dobrze, a właśnie myśmy na chwilę tak zatrzymali się przy tym terminie właściwie. Ale nie słyszymy pana, jak pan mówi. Jeszcze wiatra nie. Gdyby okazało się jednak, że no właśnie, jesteśmy skazani na taki determinizm, to konsekwencją oczywistą jest fakt, że wolnej woli nie mamy. A co by było konsekwencją tego, na przykład właśnie, że nie mamy wolnej woli? Byśmy mogli wskazać takie właśnie konsekwencje takiego poglądu. Kto ma mówić, panie Rafale? Kto wpadnie na pomysł? Jeżeli pani dziekan pozwoli, zacznę. Jasne. Otóż, proszę państwa, to jest sprawa znowu niesłychanie skomplikowana, bo te konsekwencje zależałyby od tego, jak ten determinizm zrozumieć. Przyjmijmy, że to jest taki najtwardszy z możliwych determinizmów, zgodnie z którym wszystkie to, co się dzieje w stanie późniejszym, jest całkowicie wyznaczone przez zdarzenia wcześniejsze i powiedzmy wydarzenia, które mają miejsce, nie mogły być inne niż są. Cała przyszłość świata jest dokładnie wyznaczona przez prawa przyrody. Nie wchodzę w szczegóły. Otóż, proszę państwa, przy takim twardym determinizmie sądzę, że konsekwencje tego byłyby ogromne. Czego by one dotyczyły? Po pierwsze, byłyby to konsekwencje antropologiczne. Ja wątpię, przy tak mocnym determinizmie da się utrzymać pojęcie osoby w ogóle ludzkiej.
Wobec tego to by oznaczało jakąś rewolucję. Wtedy trzeba by powiedzieć, na przykład odwołując się do nauk neuronalnych, że w gruncie rzeczy tym, co działa, jest mózg w gruncie rzeczy, a osoba jest jakąś tylko taką konstrukcją, z której powinno się pewnie zrezygnować. Wobec tego antropologia byłaby zupełnie inna. Po drugie, byłyby to konsekwencje etyczne, ponieważ nasze wszystkie decyzje byłyby wyznaczone przez niezależne od nas czynniki w zasadzie, przy tym mocno determinizmie podkreślam, wobec tego nie byłoby powodu, żeby obciążać kogoś odpowiedzialnością moralną, powiedzmy na razie, za czyny, które przeprowadził, ponieważ on na to, co zrobił, nie miał kompletnie żadnego wpływu. W ogóle pomijam już to, że w ogóle jego by nie było, bo pojęcie osoby moim zdaniem by zniknęło wtedy. Czy powinno zniknąć. Po trzecie, byłyby to konsekwencje prawne. System prawa wszelakiego, ale niewątpliwie zachodniego, tak karnego, jak i cywilnego, opiera się na pojęciu sprawstwa. Otóż pojęcie sprawstwa by zupełnie wyparowało, bo twardy determinizm nie w ogóle rąkuje takie pojęcie jak sprawstwo. Przy słabszym determinizmie tutaj coś by można zrobić, bo tam się dopuszcza pewną swobodę działania, dopuszcza się dobrowolność, sprawstwo też się wyklucza, ale przy mocnym żadnego sprawstwa nie ma, wobec tego nie byłoby też sprawców. Dla prawa cywilnego to też by było, jak się wydaje, niesłychanie ważne, ponieważ jak można by mówić o swobodzie kontraktów, między kim a kim właściwie? Mózgi by kontrakty ze sobą zawierały, pojęcie powiedzmy podmiotu prawa zdaje się musiałoby być ulec radykalnej zmianie. Po czwarte, niewątpliwie miałoby to wpływ na sferę religii. Ja nie wiem, czy na hinduizm, bo podobno, jak niektórzy filozofowie mówią, w wypadku hinduizmu można być hinduistą, mając najróżniejsze poglądy w każdej kwestii. Ale w wypadku chrześcijaństwa i judaizmu, islamu też, choć w mniejszym stopniu, no to oczywiście to byłyby konsekwencje trochę podobne jak w wypadku z tej sfery moralnej, mianowicie żadnej odpowiedzialności wobec nikogo by nie mogło być, bo przecież ja nie jestem sprawcą działania. Co najwyżej mógłbym być zdeterminowany przez Boga, ale tu wtedy by na jedno wyszło, czy przez Boga, czy przez prawa przyrody, tak czy owak, nie ja jestem podmiotem działania. I tak, żeby to miało, jak się wydaje, niesłychane konsekwencje praktyczne. Trzeba by całkowicie zmienić język, jak się wydaje. No bo te zmiany, o których mówiłem, wymagałyby zmian jakichś językowych, zupełnie trudnych do przewidzenia. Wydaje się wobec tego, proszę Państwa, że gdyby być twardym deterministą i na serio stosować reguły konsekwencji, no to oznaczałoby to zupełnie inny świat niż ten, w którym żyjemy. Ja nawet niektórych płaszczyzn tego świata nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak mi się wydaje. Rzecz tylko w tym, że rzadko który determinista, nawet twardy, wyciąga wszystkie konsekwencje. Niektórzy mówią, że właściwie prawie nic się nie zmieni. Tylko to trochę tak jak w przypadku Berkeleya, no, że to tak naprawdę, czy istnieje materia, czy nie, to nie ma znaczenia. Można mówić, że istnieje, natomiast ludzie uczeni wiedzą, że żadnej materii nie ma. Otóż pewnie tak by to było. W wypadku pewnych typów determinizmu słabszego sprawa jest bardziej skomplikowana, bo pewne podejścia zwane czasami kompatybilizmem dopuszczają pewien rodzaj swobody decyzji i determinizm. I to jest znowu bardzo różnorodne, ponieważ ten determinista może także zakładać pewne takie luzy decyzyjne. Mianowicie, że owszem, jestem zdeterminowany, ale tak nie w 100%. Są jakby takie niewielkie elementy, gdzie mogę na przykład przesądzić mój wybór i wtedy mimo tych determinacji można by mi go przypisać. Takie stanowisko też przy takim, nazwijmy to, determinizmie w wersji soft można by przyjmować,
No i to oczywiście byłoby na pewno mniej rujnujące, bo takie stanowiska nierzadko występują, no tylko wtedy oczywiście pojęcie sprawstwa też jest podważone. Trzeba by coś zrobić i w przypadku prawa i moralności, jak z tymi podmiotami działania. Niewątpliwie trzeba byłoby przy tym luźniejszym determinizmie uznać, że jesteśmy o wiele mniej odpowiedzialni niż to obecnie sądzimy. Państwo doskonale wiecie, i to nie jest jakaś nowość, że przecież i w systemie prawa, i przy ocenie moralnej brało się pod uwagę takie czynniki, powiedzmy, jak na przykład znajdowanie się w stanie upojenia alkoholowego, bycie w stanie wzburzenia, po zażyciu narkotyków, na haju tak zwanym, czy też w wypadku chorób organicznych pewnego typu, to mogło jakby ograniczać odpowiedzialność, ale to były szczególne sytuacje. To było jakby odstępstwa od normy, natomiast normą było to, że jest się sprawcą. No, w wypadku determinizmu, nawet tego w wersji soft, jak to go określiłem, pojęcie sprawstwa raczej wyparuje tutaj i działań moralnych, i jakichś takich mających konsekwencje prawne. No i to oczywiście nigdzie w systemie prawa, na przykład tego na serio nie wzięto pod uwagę, choć dyskusje się toczą, na przykład w Niemczech bardzo, co zrobić z pojęciem sprawstwa, jeżeli by się uznało, że determinizm nawet w tej wersji łagodniejszej jest stanowiskiem, które trzeba przyjąć. No i nad tym się co najmniej dyskutuje, bo oczywiście prawa się na razie nie zmienia i nie bardzo widać, jakby to się zmieniło. Bo to może takie byłyby mogę, konsekwencje. To tak mi się nasunęła taka uwaga, że z tym problemem to my już właściwie mamy do czynienia z pojęciem sprawstwa i to bardzo taki istotny i ważny sposób, mianowicie w tej chwili, kiedy wypuszcza się samochody, które mają automatycznego pilota i w przypadku, kiedy trzeba zdecydować, czy zabić staruszkę, czy zabić dziecko i robi to automatyczny pilot, to kto jest odpowiedzialny? Firma, która wyprodukowała samochód, kierowca, który siedział za kierownicą, ale nie miał wpływu na ten, bo decyzję podjął automatyczny pilot. Właściciel samochodu jeszcze. No, albo właściciel samochodu, ale jego tam nie było, więc... Więc to jest taki przypadek już dla nas istotny. Prawda? To pojęcie sprawstwa już tutaj jest bardzo takim newralgicznym punkcie, jak i w tej chwili tak naprawdę firmy samochodowe zaczęły się zastanawiać, czy one nie będą pociągane do odpowiedzialności, za tym oczywiście idą kary pieniężne i tak dalej. I rozpętała się dosyć istotna taka etyczna debata, bardzo ważna tak naprawdę, bo człowiek podejmuje te decyzje w jednej chwili i właściwie nie rozsądza i dopiero potem można szukać tych okoliczności, o których tu pan profesor mówił, które będą usprawiedliwiały taki, a nie inny wybór. Natomiast w przypadku automatycznego pilota to trudno tutaj cokolwiek rozsądzać, tak? To jest jedna rzecz. Ja ciągle mam wahania co do tego determinizmu wynikającego z faktu, że Bóg wszystko wie. Moim zdaniem to nie ma nic wspólnego z determinizmem, bo z faktu, że Bóg wszystko wie, nie wynika, że ja nie mogę zrobić tego, co ja chcę zrobić. To, że ja wiedziałam, że mój syn, kiedy ma 2 lata i włoży rękę do świecy, to się oparzy płomieniem i ja mu to mówiłam, oparzysz się, kochanie, nie wpływało w żaden sposób na fakt, że i państwo, i moje dzieci wkładali rękę do świecy po to, żeby doświadczyć i to doświadczenie zdobyć, prawda? I nieraz jest tak, że rodzice mówią, że czegoś nie należy, a my i tak, znaczy ja już nie, ale państwo jeszcze ciągle robicie to, co chcecie. Czyli podejmujecie wolne decyzje, choć my wiemy, jak to się skończy. Bóg wie wszystko, jak się skończy, ale mnie, jak mówi Augustyn, to nie zwalnia od odpowiedzialności za mój wolny wybór. Czy z faktu, że Bóg nie jest demonem Laplace'a, to nie jest tak, że jego wszechwiedza ogranicza moją wolność? Bo ja się nie realizuję w jego wszechwiedzy, ja się realizuję w mojej skończonej, niedoskonałej wiedzy. I ta moja skończona, niedoskonała wiedza
powoduje, że podejmuje pewne określone decyzje, które te decyzje mają pewne określone konsekwencje. To, że Bóg je przewidział, to jest jakby zupełnie inna sprawa. W zasadzie tak troszkę wygląda, że kiedy mówi się o wszechwiedzy Boga i też ludzkiej wolnej woli, to jakby próbuje się pokazać też trochę inny też problem właściwie, że wszechwiedza Boga miałaby także prowadzić do tego, żeby człowiek był zabezpieczony od wszelkich nieszczęść, po prostu, które by się pojawiało w świecie. Ale właśnie to, że to zło jednak istnieje, to nie jest argument, z jednej strony jest argument przeciwko na przykład dobroci Boga, ale z drugiej strony jest to jakby argument za wolnością człowieka. Znaczy, tu znów się nie zgodziłem, nie zgodziłby się żaden średniowieczny teolog z Panem. Z jednego prostego względu. Wszyscy średniowiecznicy i właściwie myślę, że ci, którzy rzeczywiście jeszcze ciągle w tej chwili taką koncepcję Boga akceptują i przyjmują, wiedzą, że to nie jest tak, że Bóg wybiera to, co dobre, tylko jest tak, że wszystko to, co Bóg wybiera, jest dobre. I zło pochodzi tylko i wyłącznie od istot rozumnych, stworzonych, a nie od nieskończenie dobrego Boga. To jest bardzo proste. Chrystus powiedział, ja jestem drogą i nauczycielem. Jest 10 bardzo prostych przykazań, proszę Państwa. I te przykazania zostały dane człowiekowi, tak? Po to, żeby człowiek jakby za tymi przykazaniami szedł. Jeśli wystarczy tylko, że ja zbaczam z tej drogi, ja nie wybieram, jak mówi Augustyn, między złem a dobrem, bo zła nie ma. Wystarczy, że ja nie wybiorę dobra i to jest zły wybór, który zło rodzi, tak? Więc Bóg nie jest w tej koncepcji, ja tu nie namawiam Państwa do określonej koncepcji, ale w tej koncepcji tak naprawdę nie ma miejsca na odpowiedzialność ze strony Boga za zło, które dzieje się w świecie. To nie ma sensu. No przynajmniej za takie zło, nazwijmy to, stworzone przez człowieka, możemy tak rzeczywiście, a na przykład za zło naturalne, no bo są trzęsienia ziemi, burzy wulkanów. Ale to, znaczy my ciągle, to jest to samo, co dotyczyło tej wolnej woli, to jest inna perspektywa. W perspektywie jednego życia człowieka, wybuch wulkanu i fakt, że traci życie, powiedzmy, 15-letni młodzieniec, bardzo obiecujący, czy młoda kobieta, może się wydawać czymś złym. Ale w tej koncepcji chrześcijańskiej, bo o niej tutaj mówimy, to proszę Państwa, to jest przejście do życia wiecznego z możliwością oglądania Boga twarzą w twarz. To życie doczesne, jak mówi Augustyn, to ja jestem homowiator, człowiek, który tutaj podróżuje i ma nadzieję, że to się wreszcie skończy. Jak Platon mówi, kim jest filozof? Filozof to jest mędrzec, który marzy o tym, żeby umrzeć wreszcie tak naprawdę. To mówi Platon, grecki filozof, tak? Zatem to jest inna perspektywa i o tych właśnie różnych perspektywach, to tu mówimy, pan profesor mówi o tej perspektywie współczesnej, tak jak mówię, przedstawiając tutaj historię filozofii, mówię jedną rzecz, będąc współczesną kobietą, będę mówiła zupełnie inne rzeczy, tu zgodzę się z panem profesorem, bo to są dwie różne rzeczy i różne perspektywy. A ja będąc średniowiecznym mężczyzną, też bym to no, więc... Oczywiście ja myślę tutaj, o ile można, panie Rafale, że ten problem teodycei to w ogóle jest jakoś pośrednio tylko związany z kwestią wolnej woli. On współcześnie jest żywotny także dla filozofów chrześcijańskich, ale z innego powodu. Ponieważ ludzie obecnie są bardzo, że tak powiem, wrażliwi na różnego rodzaju zło. Po prostu. My żyjemy w świecie, gdzie 70% niemowląt nie umiera, gdzie ludzie żyją długo relatywnie, gdzie są lekarstwa, gdzie sprawą codzienną nie jest to, że się, powiedzmy, pojawiają epidemie na dużą skalę. Wobec tego jakieś takie problemy, o których pan mówił, zło naturalne lub zło zawinione, są dla nas niesłychanie przykre. Jesteśmy po prostu zdecydowanie delikatniejsi niż ludzie żyjący 2000 lat temu, a nawet 500 lat temu. W tamtym świecie byśmy sobie kompletnie nie poradzili. Ale to jest jakby inna sprawa. Dlatego także dla filozofów chrześcijańskich problem zła jest tak ważny. Rzeczywiście w średniowieczu to i ze względów doktrynalnych, i ze względów kulturowych to była codzienność.
to była codzienność, wobec tego, wobec codzienności nie można ościeniem stawać. No podobnie jak gdybyśmy dziś sobie zamarzyli, że będziemy żyli 500 lat, a niektórzy nawet 800. To tego się nie da zrobić. A Roger Bacon w XIII wieku napisał, jak to zrobić. No tak, ale nie był, że tak powiem, wysłuchany. Nie był praktykiem. Dobrze, jakbyśmy tak próbowali się przenieść troszkę bardziej na taki grunt współczesny. Dzisiejsze gdzieś rozumienie człowieka bardzo często jest to rozumienie naturalistyczne. Gdzieś ten dualizm duszy, ciała odchodzi jakby na bok. Nauki szczegółowe pokazują, że człowiek jakby redukuje się czasami do mózgu po prostu. Że ten problem wolnej woli nie staje się już problemem metafizycznym, gdzie się nie mówi jak... Nie wiem, nie wszyscy się pewnie zgodzą jak Kant, że nie ma nic takiego dobrego jak dobra wola i właściwie moglibyśmy sobie teraz rozmawiać o wolnej woli, o zasadach wolnej woli, imperatywach i tak dalej, to w nauce współczesnej jakby okazuje się, albo można mi odnieść takie wrażenie, kiedy dokonuje się jakiegoś takiego szerszego przeglądu, że nie ma wolnej woli, że w zasadzie jest mózg, są neurony, są w zasadzie może jakieś percepcje, postrzeżenia. Człowiek jest tylko i wyłącznie jakimś takim po prostu, nie wiem, telewizorem, chociaż jest sterowany właśnie pilotem. Czy da się pogodzić właśnie, no, myślę, że średniowieczne koncepcje z wolną wolą, znaczy z obrazem współczesnym nauki, nie wiem, czy to byłoby trudne, ale jak to właśnie, czy da się pogodzić koncepcję wolnej woli z właśnie... Wolnej woli rozumianej jako swoboda wyboru? Tak. Czymś, co niesie nauka współczesna. Otóż, no, ja bym zaczął od tego, że w ogóle nic takiego jak nauka nie istnieje. Istnieją tylko takie dyscypliny. Fizyka, chemia, astronomia, matematyka i tak dalej. I problem wolnej woli to nie jest problem, który pojawia się w jakiejkolwiek nauce, bo ona nie ma oprzyrządowania. W ogóle nauka nowożytna powstała dzięki temu, że takie pytania odłożyła na bok. Galilei już mówił, że jest księga, czyli Pismo Święte i księga przyrody i one mówią o różnych kwestiach. Natomiast rzeczywiście ma Pan rację o tyle, że w drugiej połowie XX wieku mamy niesłychany rozwój nauk o mózgu, na przykład nauk neuronalnych. No i powiedzmy zbliżonej jakiejś. I czy one rzeczywiście coś do tej dyskusji wnoszą? No niewątpliwie dostarczają wiedzy o mózgu bez porównania szczegółowszej niż to było 80 czy 70 lat temu. Ale czy z tego coś dla naszej kwestii wynika? No wynika, ale tylko pośrednio, ponieważ jeżeli problem wolnej woli to problem filozoficzny, bo żadna nauka takiej kwestii nie podejmie, chyba że uczony zacznie filozofować, to owszem. Jeżeli biolog zacznie, w niektórych pozycjach książkowych, powiedzmy, są takie stawki filozoficzne, więc wtedy mówi coś o wolnej woli, bardzo często nieudolnie, bo proszę Państwa, ktoś, kto jest wybitnym biologiem, no to nie znaczy, że będzie wybitny w każdej innej dziedzinie, a na przykład w filozofii z reguły nie jest. Więc tutaj problem, jaki powstaje, to jest interpretacja tych danych, które niosą nauki neuronalne, ja powiem w skrócie, nauki o mózgu. I w tej kwestii można powiedzieć tak, że to, co wniosła wiedza, niczego nie zmieniło w tych debatach. Oczywiście jest dość silna tendencja taka naturalistyczna, czasami tylko deklarowana, czasami bardziej poważnie sterowana, ale trzeba się przyjrzeć pewnym szczegółowym badaniom dotyczącym funkcjonowania mózgu ludzkiego czy człowieka, żeby mówić, jaki to ma wpływ. I wobec tego bodajże nawet w tym numerze, o którym mówimy, Filozofuj, jest przytoczone badania Benjamina Libeta, neurologa i psychologa, który w latach 80. prowadził takie badania, które, jak się sądziło, coś wnoszą do problemu wolnej woli. Mianowicie te badania były niesłychanie proste, a potem się zaczęły bardzo komplikować. Ja w ogromnym skrócie powiem, na czym to polegało. Otóż
Libet przyjął, że jeżeli my podejmujemy jakąś decyzję, dokonujemy wyboru mentalnego, no to potem powinny się pojawić pewne zmiany w mózgu, a potem jest decyzja. No i badania, jakie on przeprowadzał, pokazały, że to jest trochę inaczej, że zanim jest podjęta świadoma decyzja, już w mózgu zachodzą pewne zmiany. To około 300 milisekund wyprzedza świadomą decyzję, a potem dopiero jest działanie. No i tylko czy z tego można wyciągnąć wniosek, że tak naprawdę nie ma wolnej woli, a steruje nami mózg? Po pierwsze, tu są niesłychane trudności metodologiczne, pomiar tego wszystkiego. To jest niesłychanie skomplikowane. Po drugie, nawet gdyby tak było, jak te badania Libeta, a potem innych pokazały, to powstaje bardzo ciekawe pytanie, czy te poprzedzające świadome podjęcie decyzji, tam wciśnięcie na przykład jakiegoś guziczka, procesy neuronalne w mózgu nie są spowodowane na przykład uczeniem się wcześniejszym. Tego nie wiemy w gruncie rzeczy. Wobec tego konkluzja to była taka, że to jest niesłychanie ciekawe, natomiast dla problemu swobody decyzji to nie jest argument konkluzywny. Ja się jeszcze mogę powołać, profesor Jan Wetulani, wybitny tutaj polski przedstawiciel nauk neuronalnych, no z reguły bardzo stroni od takich wypowiedzi o charakterze filozoficznym. No zawsze mówi, ja jestem przyrodnikiem, od tego są inni ludzie. Niech się tym filozofowie, teologowie zajmują, bo ja nie mam nawet narzędzi. I to się wydaje taka asceza dość wskazana pod tym względem. Więc ja bym powiedział tak, że to, co pan nazwał światopoglądem naukowym, to jest częściej światopogląd niż teorie naukowe. A światopogląd to jest pewna interpretacja danych nauki, także innych sfer kultury i wobec tego trudno światopogląd traktować równie poważnie jak jakąś dobrą teorię naukową. Natomiast oczywiście jest, ja bym bardziej powiedział, że jest pewna kulturowa tendencja taka. Ja przyznam się, że w niektórych pracach amerykańskich, a właśnie amerykańskich, to takie deklaracje jestem naturalistą, to mi jako żywo przypominają deklaracje jestem marksistą. Bo oni potem mówią to, co chcą, różnią się między sobą, ale jest takie, mimo tego, co powiedziałem, jestem porządnym naturalistą. Nie jestem żadnym rewizjonistą. Jestem rewizjonistą, jestem modny po prostu. Tak jest. Wobec czego wydaje się, że ten rozwój nauki trzeba śledzić. Ja w ogóle jestem akurat reprezentantem opinii, że filozofia absolutnie nie może nauk przyrodniczych lekceważyć, zwłaszcza jak się zajmuje takimi sprawami, ale musi to poddawać interpretacji. Tu już wtedy pojawiają się problemy. Jeżeli, proszę Państwa, taka analogia, jeżeli powiedzmy w fizyce są różne interpretacje teorii w XX wieku, no to co dopiero interpretacja filozoficzna teorii? Ona jest podwójnie, powiedzmy, bardziej skomplikowana i rodzi możliwości różnych interpretacji. Więc wydaje się, że można powrócić, o ile pan przewodniczący pozwoli, do tego, że mamy jeden zasadniczy argument na rzecz tego, że wolna wola istnieje. Każdy z nas jest święcie przekonany, że wolną wolą dysponuje. To największy determinista podobno też tak sądzi, ale są też, proszę Państwa, inne argumenty różnej natury. Ja już pomijam, powiedzmy, żeby to zrujnowało moralność na przykład, czy prawo. Niech się martwią prawnicy i, powiedzmy, ci, co się zajmują moralnością. Natomiast jest tego rodzaju kwestia. No jeżeli przyjęlibyśmy taki mocny determinizm, to właściwie nasza debata tutaj byłaby absurdalna, bo wszyscy jesteśmy zdeterminowani i wobec tego nie ma co przedstawiać jakichś argumentów, bo one są całkowicie wyznaczone przez niezależne przez nas przyczyny. Wobec tego żadna debata naukowa nie miałaby sensu, filozoficzna jakakolwiek. Po prostu bylibyśmy sterowani z zewnątrz, w ogóle poza tym nas by nie było, znaczy jako osób.
Czy poniekąd, gdyby na przykład pan profesor przeczytał inne książki w toku swojego całego życia, to na przykład dzisiaj by się tu albo nie pojawił, albo mówił coś innego. Gdybym nie przeczytał Elementarza Falskiego, który skrupulatnie przeczytałem, to bym inną drogę życia wybrał. Być może, choć wątpię. Natomiast to jest pewnego rodzaju argument, no, że toczymy debaty, podajemy argumenty, czasami w wyniku argumentów zmieniamy poglądy. To znaczy, że to są jakieś rzeczywiste wybory, a nie sterowane przez procesy neuronalne. Bo gdyby były sterowane przez procesy neuronalne, to sens takiej debaty trzeba by uznać, że nie po prostu. A ponieważ takie debaty towarzyszą nam od dawna, wobec tego można uznać, że dokonujemy pewnych wyborów w jakiejś mierze autentycznych. Ostatnie dwa zdania, proszę Państwa. Otóż powiem tak, że dysponujemy swobodą wyboru, czyli wolną wolą, ale nie zawsze i nie w każdej sytuacji. I teraz dla filozofa to jest sprawa ważna, jakie są fundamenty takiej właśnie swobody wyboru. No i tutaj można się odwołać do pewnej antropologii, także do pewnej ontologii, nawet Ingardenowskiej, gdzie zakłada się, że człowiek jest takim bytem częściowo izolowanym i jako częściowo izolowany ma pewne tutaj luzy decyzyjne, tak? Czyli determinacja zachodzi, ale ona nie jest kompletna. Mamy pewną możliwość dokonywania swobody wyboru. To nie jest nic odkrywczego, bo przecież wszyscy wiedzą, że niekiedy działają niemalże automatycznie. Tak? Pewne decyzje podejmuje, pewne działania podejmuje się rutynowo. Ja wstając rano robię różne rzeczy, ale na przykład między innymi też wchodzę do łazienki. Tam stoi kilka szczoteczek do zębów. Załóżmy, że wszystkie są moje. No i ja wybieram jedną z nich, czy na zasadzie jakiegoś, powiedzmy, jakiejś deliberacji. Nie, zupełnie przypadkowo, bo na przykład bliżej znajduje się mojej ręki. Tutaj o swobodę wyboru w takich sytuacjach zupełnie nam nie chodzi. Natomiast w pewnych przypadkach chcielibyśmy taką swobodą dysponować i sądzę, że nią dysponujemy, panie Rafale. Wobec tego wyraziłem swoje stanowisko. Tak, mam, jestem tak jakby zdeterminowany, nie mogę nie zadać pytania, co by Dun Scott powiedział, gdyby, albo co by zrobił, albo co by powiedział, co by myślał Dun Scott, gdyby się obudził na przykład dzisiaj. W 2016 roku i przeczytał na przykład, zapoznał się z wynikami badań szczegółowych, posłuchał kilku profesorów, naukowców, którzy mówią coś o mózgu właśnie o wolnej woli. To znaczy, to jest tak, że jeśli bo to jest jedno założenie, jeśli Dulszko wierzyłby w tego Boga, w którego wierzył w wieku 13 i 14, to powiedziałby to samo. Natomiast jeśli by nie wierzył, no to wziąłby udział w naszej dyskusji, prawda? Kiedy akurat mówimy o średniowieczu, kiedy mówimy o tej, o historii w ogóle filozofii na przykład, nawet jeszcze ja bym zaryzykowała, że do Kantra. Bo nawet jeśli mówimy, tu powiedziałeś, Galileusz rozdzielał między porządkiem natury a porządkiem pisma, tak? Czyli porządkiem teologicznym, a porządkiem filozofii przyrody. To samo robi Newton. Newton jest rewelacyjnym teologiem. On w swoich pismach, pamiętnikach pisze, nie rozwiąże tego problemu fizycznego, jeśli nie zrozumiem, na czym polega komentarz do tam kazania na górze powiedzmy, tak? Czyli dla niego te dwie sfery, mimo że zupełnie oddzielne, jeśli chodzi o sposób rozważania, razem tworzą spójną całość świata, który nie może obyć się bez Boga. I to bez konkretnego właśnie wyobrażenia Boga, czy konkretnego Boga jako istoty. Zatem, jeśli by wierzył w tego Boga, w którego wierzył, powiedziałby to samo. Jeśli nie, to ja myślę, że to jest jeszcze tutaj też uwaga do tego, co pan profesor mówił. Że my, kiedy mówimy o naukach, to wyobrażamy sobie, że one są takie absolutnie obiektywne. Coś takiego nie istnieje. Zatem w każdej chwili dokonujemy wyboru, chociażby pola badawczego, którym się zajmujemy. My nie jesteśmy zdeterminowani, ani jako filozofowie, ani jako biolodzy, ani jako fizycy, chyba że... Jako kobiety. Kobiety to różnie. Ja sam na ten śliski grunt nie wchodziła. Tu gdzieś siedzi mój student, pan Marcin Leszczyński, z którym nieraz na seminarach rozmawialiśmy i zaraz będzie ukoiło władzę, tak?
Nie, znaczy nie, ja chciałam powiedzieć coś. Chodzi o to, że niektórzy współcześni filozofowie zwracają uwagę, że oczywiście jesteśmy zdeterminowani o tyle, że na przykład daje nam się pieniądze na rozwój konkretnych naukowych dyscyplin, prawda? To na przykład bardzo ładnie widać na uniwersytetach amerykańskich, gdzie Harvard dostaje spadek 20 milionów dolarów z przeznaczeniem na, nie wiem, pismo staro tam egipskie, powiedzmy. I wtedy znajduje się mnóstwo specjalistów od pisma staroegipskiego, wszyscy się rozwijają w piśmie staroegipskim i w ogóle wtedy się to dyscyplina pierwsza w Ameryce robi, bo ogromne idą za tym pieniądze. I tu w tym momencie jesteśmy zdeterminowani oczywiście, ale w bardzo dużej części nie. Naukowcy po prostu wybierają sobie te sfery badań, które ich jak najbardziej pasjonują. Mnie pasjonuje historia średniowiecza, choć jestem z pierwszego wykształcenia właśnie fizykiem, ale ona mi się właśnie paradoksalnie wydaje bardzo bliska. Pana profesora współczesność w dużo większym stopniu i nikt nam nie nakazał tego robić, więc ja mam duży zawsze taki margines zaufania do tego przekonania, że nauka jest obiektywna. I nawet jeśli jakieś badania wykonujemy, jakieś badania robimy i one dają się zweryfikować, spełniają warunki naukowości i tak dalej, to i tak po pierwsze ten wybór został dokonany na początku drogi, a po drugie to w jaki sposób wykorzystamy te badania też zależy od naszej wolnej decyzji. Czyli w zasadzie tutaj jakby okazuje się, tak jak przynajmniej słyszę, że właśnie to, co robimy teraz, dokonujemy jakby takiej interpretacji tych wyników badań, czego nauka nam dostarczy. W zasadzie nauka może nam powiedzieć, że jesteśmy zdeterminowani, albo że nawet nie jesteśmy zdeterminowani, że nasz mózg decyduje o tym właśnie, co zrobię za chwilę i ja nie mam kompletnie na tym żadnej władzy, ewentualnie ja mam jakąś władzę. A wtedy na przykład odwołujemy się do takiego pojęcia, czy do pojęcia do Boga, znaczy jako istoty, która, na wzór której jesteśmy stworzeni, i jesteśmy prawie doskonali. Bo być stworzony na wzór to nie to samo, co być stworzony tak samo. No właśnie z dużym akcentem na prawie. Prawda? Z dużym akcentem na prawie, bo to jest takie, trzeba pamiętać, że jeśli się przyjmuje tę koncepcję Boga nieskończonego, to władza nieskończonego Boga jest absolutna. Absolutna w sensie stworzenia świata, zniszczenia świata, stworzenia innego porządku świata, który będzie równie dobry jak ten, który jest teraz i tak dalej, i tak dalej. Nasza jest zawsze ograniczona przez to, że jesteśmy tu i teraz w określonym porządku świata, tego świata stworzonego przez Boga. I tu jesteśmy zdeterminowani w pewien sposób. Czyli jestem trochę wolny. Tak. To może pan podjąć decyzję, czy zje pan kanarkę, czy zje pan, nie wiem, pizzę na śniadanie. Ale tak? Muszę coś zjeść, jestem zdeterminowany. Nie, może pan nie jeść. To by było okropne śniadanie, pizza na śniadanie. Może pan nie jeść, tak. Dobrze, dziękuję bardzo za tą pierwszą część tej profesorom. Wielkie brawa dla nich. Zapraszam teraz tutaj naszych uczestników, publiczność do włączenia się. Myślę, że też pan profesor Linkowski chciałby coś, myślę, że dodać. Tak. Bardzo chętnie, dziękuję bardzo. Chciałem nawiązać do wypowiedzi pani profesor, wypowiedzi zdystansowanej. Coś to mówisz do mnie, a tak to mówisz też mówić do okay. Państwa. Odwróć się do Państwa. Proszę Państwa, ja może usiądę, bo może tam usiądę, znaczy, ponieważ mówię, to tu usiądę, a później się przesiądę. Jak przestaniesz, już to wstanie. Znajomy nie tak dawno wylądował w szpitalu i problem miał kardiologiczny, ale w szpitalu zadecydowano, że będą go leczyć na nefrologii, ponieważ nefrologia dostała duży grant na badania naukowe. I nie rozliczyli się z tego grantu na czas, co mogło się dramatycznie dla nich skończyć. Ja wiem, bo trzeba skrócić z odsetkami. Pacjenta mogło się to jeszcze gorzej skończyć, na szczęście nie poddał się tej presji. Ale teraz wracam do meritum. Otóż pytanie o
wolność, właściwie o wolną wolę, o zdolność do swobodnego wyboru jest, jak to już zostało chyba powiedziane w tej dyskusji między Państwem profesorami, jest pytaniem bardzo ważnym. I to jest pytanie filozoficzne chyba. To znaczy w tym sensie, że filozofia jest chyba najwłaściwszym anturażem, w którym to pytanie powinno się pojawić. To nie znaczy, że filozofia odpowie na to pytanie, bo zresztą chyba filozofia nie jest po to, żeby odpowiadać na pytania, tylko żeby je stawiać, żeby się nimi inspirować, żeby dać się nimi pobudzać do myślenia, do poszukiwania. Pytanie o wolność, jeśli byłoby postawione w kontekście fizyki, którą się pani profesor zajmuje, czy w kontekście logiki, którą się pan profesor zarazem jako naukowiec zajmuje, już nie jako filozof, nie wiem, czy można tak powiedzieć, że logik to już nie jest filozof, to jest prawie naukowiec. Nie jest swoboda wypowiedzi. No tak, ja nie wiem, czy tak można to rozgraniczać, ale wydaje się, że właśnie filozofowie no, mogą to pytanie podjąć i powinni to robić, i to zresztą robili. Robili to w sposób bardzo czasem sprytny, jak na przykład Kant podjął pytanie o to, czy możliwa jest nauka. To jest też bardzo ciekawe pytanie. W czasach Kanta, po oświeceniu, kiedy ferment, prawda, naukowy no, uwidaczniał się. No, nie w taki sposób destrukcyjny, żeby dochodziło do jakiegoś załamania paradygmatu, ale właśnie z powodu filozofów ta nauka stawała pod znakiem zapytania. Z powodu na przykład Hume'a, który uderzył bardzo skutecznie w to, co jest rdzeniem nauki. W związek przyczynowo-skutkowy. Przecież bez związku przyczynowo-skutkowego, a więc bez pewnej wynikliwości, czegoś, co łączy przyczynę ze skutkiem, nie ma możliwości uprawiania nauki. Zwłaszcza w czasach Kanta. I Kant oto podchodzi do tego pytania w sposób nietypowy, od końca, to znaczy pokazuje, że coś takiego jak nauka istnieje, ponieważ istnieją konsekwencje nauki, owoce nauki, pożytki, które płyną z niej. Wydaje mi się, że można podobnie potraktować pytanie o wolną wolę. Czy istnieją pożytki wolnej woli? Wydaje się, że tak. Właśnie pan profesor i pani profesor mówili o tym, że gdyby nie to, że traktujemy serio coś takiego jak etyka, coś takiego jak sfera zobowiązań, również pozaetycznych, na przykład prawnych, to gdyby coś takiego nie istniało, gdyby takie sfery nie istniały, to wtedy rzeczywiście pytanie o wolność mogłoby być postawione w sposób rzetelny i bez przesądzania o tym, jak będziemy na nie odpowiadać. Natomiast wydaje się, że my już odpowiedzieliśmy pozytywnie na to pytanie. O ile serio traktujemy etykę. Jeśli to robimy, wydaje się, że ciągle jeszcze na szczęście to robimy, przynajmniej statystycznie biorąc, nie wszyscy, ale większość ludzi, to już odpowiedzieliśmy na pytanie o wolność. Pytanie o wolność, które właśnie zakłada konieczność tego naszego uposażenia polegającego na stworzeniu nam sytuacji, z której później będziemy, znaczy podejmowania wyboru, z którego później będziemy rozliczani. Obok Kanta jeszcze wcześniej też taki filozof XVII-wieczny Leibniz, który wpisuje się w tę problematykę również z powodów rocznicowych, urodzin i śmierci. W Teodycei i w innych pismach podejmuje pytanie o wolność, o wolność człowieka, o wolność Boga. Na temat wolności Boga Leibniz pisał różne rzeczy, ale wydaje się, że tam są też takie wątki, w których Leibniz
nie gorszy się tym, zresztą wcześniej Augustyn również, o którym pani profesor mówiła, który Augustyn, mówiąc o człowieku, nie miał wątpliwości, że grzesznik jest rozliczany z grzechów, które świadomie popełnił. Gdyby nie popełniał świadomie, to nie było w ogóle tematu. Natomiast w przypadku Leibnica mówi o... i Augustyn, później Leibniz, coś podobnego powtarza, mówiąc z kolei o Bogu, że Bóg posiada naturę. I on, to znaczy, nie ma powodu żądać, by Bóg się tej natury czy wyzbywał, czy kontestował ją. Nie ma powodu żądać od Boga, by się popisał przed nami wolnym wyborem polegającym na podeptaniu własnej natury. Jednym, czy nie chodzi tylko o pewne bardzo poważne perturbacje logiczne, które z tego wynikają, ale również chodzi o to, że wolność to zdolność do przezwyciężania pewnego oporu, ale zdolność, która na czymś bazuje. Ma pewien fundament, na którym jest oparta i który to jest fundament będąc podstawą do właśnie możliwości działania wolnego. Wolność pozbawiona tego fundamentu byłaby przypadkowością, chaosem. Byłaby zaprzeczeniem jeszcze większym niż determinizm. Zresztą tutaj ani Augustyn, ani Leibniz nie widzą powodów, to właśnie też ten wątek się pojawił, żeby się obawiać determinizmu. Zresztą Leibniz osłabia determinizm, mówi raczej o zasadzie koniecznej, która poprzedza w sensie czasowym na przykład wydarzenie jakieś i to wcale nie znaczy, że ta sekwencja przekreśla wolność. A przeciwnie, gdyby tej sekwencji nie było, to wtedy by nie było żadnej wolności. Jeżeli nawet by święcie wierzył w to, że wszystkie jego czyny nie są przypadkowe i one, ta nieprzypadkowość wynika nie tylko z jego decyzji, ale również z czynników, o których on nie ma czasem pojęcia i w ogóle nie bierze pod uwagę, to też nie przesądza o tym, że on nie jest wolny, ponieważ ostateczną instancją jest chyba jego rozeznanie. Człowiek, który przyjmuje aspirynę, ponieważ jest przeziębiony, nie myśli o sobie jako o zniewolonym prawami przyrody. Przeciwnie, myśli o sobie jako o kimś, kto ma przywilej przyjęcia leku. Mimo że determinizm tutaj postuluje się i zakłada się jako no właśnie leżący u podstaw tej decyzji. To na tyle. Ja przepraszam za chaos w mojej wypowiedzi, ale pojawiły się różne wątki. Wydaje mi się, że one są wszystkie bardzo ważne, a intencją mojej wypowiedzi było to, żeby właśnie podkreślić to, co już się wcześniej zarysowało bardzo wyraźnie, że ani naukowiec, prawda, żaden chyba nie może serio traktować słowa wolność. Oczywiście on jako człowiek użytkuje to słowo, bo to słowo jest wyjęte z języka naturalnego, ale to nie jest słowo nauki. To jest chyba jednak słowo właśnie filozofii. Co więcej, filozofii zainteresowanej człowiekiem w kontekście etyki, w kontekście aksjologii, no i w kontekście ewentualnie jakichś takich metafizycznych otwarć jego rozglądania się w świecie, ale takich otwarć, które mają cały czas na względzie jego sytuacji. Dziękuję bardzo. Zapraszam, teraz jest właśnie ta część, w której mogą Państwo coś powiedzieć, zadać pytanie tutaj do naszych gości.
także pana profesora. Wystarczy podnieść rękę, stać, powiedzieć głośno, zapraszam. To powiem, że po spotkaniu jest oczywiście możliwość nabycia także tego numeru filozofii, o którym tutaj było jeszcze raz wspominane. Cena jest promocyjna, 8 zł, 10 jak zwykle, więc zapraszam. Wszyscy wolni mogą kupić. Tak. Proszę. Agata, chciałam zapytać, czy to całe pytanie o wolną wolę i to, że w ogóle wynika jakaś sprzeczność, wynika z czegoś więcej niż z tego, co mówi nauka i z tego, co mówimy my, zastanawiając się. To, co powiedział pan profesor, że to, że my jako ludzie myślimy, że mamy wolną wolę, jest wystarczającym świadectwem na to, że ją mamy, to mnie przekonuje. I teraz, czy jest jeszcze coś poza nauką, z czego wynika ta sprzeczność, o której dyskutujemy? Jeżeli chodzi o swobodę decyzji, tak rozumianą wolną wolę, to rzecz jasna, różne stanowiska pod tym względem były formułowane znacznie wcześniej niż powstała nauka nowożytna, bo w zasadzie początki filozofii greckiej, atomizm, to wiąże się z dość takim radykalnym determinizmem. Czyli można być tak, że stanowisko deterministyczne jest bardzo stare, w zasadzie tak stare jak filozofia, i na gruncie tego stanowiska, w gruncie rzeczy, czymś takim jak swobodą decyzji by się nie dysponowało. Ci filozofowie dawniejsi, którzy byli deterministami, robili na przykład pewne próby wprowadzenia jakiejś modyfikacji, jak na przykład Epikur, gdzie się do atomizmu wprowadza pewne korekty, żeby umożliwić taki niekoniecznościowy przebieg wydarzeń w świecie. Natomiast oczywiście nauka nowożytna, czyli powiedzmy od XVII wieku, ona, to o tym już mówiliśmy, ona rzeczywiście w nauce przyjęła taki model deterministyczny, ale wówczas zdecydowana większość tych ludzi nie sądziła, że nauka dostarcza odpowiedzi na każde pytanie. Są sfery, które nauki w ogóle nie obchodzą, na przykład dobro, zło, powiedzmy pytania dotyczące wyborów, sensu, celów, to nie są sprawy naukowe. I dzięki takiemu ascetyzmowi nauka odniosła niesłychany sukces. Ale teraz się pojawiają oczywiście pytania, czy zwłaszcza w związku z naturalizmem, że można uznać, że właściwie nauka odpowiada na wszystkie pytania sensowne. Cała reszta to jest tylko, powiedzmy, w najlepszym razie literatura. Otóż nie ma powodu, żeby tak sądzić. Na pewno filozofowie, wielu filozofów nie jest skłonnych, żeby tak sądzić. Ja na przykład uważam, tutaj złożyłem już jedną deklarację, że filozofia musi bacznie patrzeć na to, co się dzieje w naukach przyrodniczych, złożę drugą, że filozofia nie jest nauką empiryczną. Jest w jakiejś mierze także dyscypliną spekulatywną. Czyli jak jeden z wybitnych filozofów niedawno zmarłych, Damet, powiedział, jest to dyscyplina kanapowa. Czyli w gruncie rzeczy, w pewnym sensie oczywiście, bez przesady, nie potrzebujemy laboratoriów. Komputer się przyda niektórym tylko jako maszyna do pisania. Ale ta nieempiryczność oznacza, że wtedy nie zgadzamy się na takie uroszczenia nauki, że nauka odpowiada, a nauka tak naprawdę to jest odpowiednik science, bo polski termin nauka to jest trochę mylący. Historia sztuki w języku polskim też jest nauką. Otóż chodzi o przyrodnicze nauki, rzecz jasna. Otóż czy one odpowiadają na wszystkie sensowne pytania? No moja odpowiedź taka nie, bo są takie, których w ogóle nie podejmują, bo nie mają oprzyrządowania. I jeżeli tak, to oczywiście inaczej to trochę wygląda relacja między nauką, filozofią, odpowiedziami na pytania, czy jesteśmy swobodni przy podejmowaniu decyzji, czy istnieje dobro i zło. No ja nie bardzo widzę, jakby tutaj nauki empiryczne mogły odpowiadać na przykład w takim paradygmacie ewolucjonistycznym. To jest następny taki współcześnie spotykany trik, tak jak były czasy i kraje, gdzie
wielu filozofów odwoływało się do tego, że są marksistami. Teraz wielu mówi, że są naturalistami, a niektórzy jeszcze przęgają do tego wszystkiego teorię ewolucji. Czego by nie robili, to... Wydaje mi się, że jednak taki lekki determinizm musimy przyjmować. To znaczy, że w pewnym stopniu jesteśmy zdeterminowani. Natomiast gdybyśmy jednak to odrzucili zupełnie, bo zgadzamy się jednak, mimo wszystko chyba większość ludzi zgadza, że jest ta wolna wola, więc co stoi jednak za tym, żeby nie przyjąć takiej zupełnej, twardej, wolnej woli, a może właśnie można ją przyjąć? Ale to pewne pytanie sprowadza się do tego optacjo ceta? Chyba nie do końca, znaczy... No właśnie, bo jeśli to jest pytanie na poziomie takim metafizycznym, no to musielibyśmy wtedy przyjąć, że jesteśmy równi Bogu, tak? I ja tutaj nie mówię o, czy jest Bóg, czy nie ma Boga, tylko przyjmujemy te same w tym momencie istotne atrybuty, które ma Bóg. Czyli mam nieskończoną wolną wolę. Ale wtedy jest problem zasadniczy, problem dobra i zła. Bo jeśli mam nieskończoną wolną wolę, to w przypadku, tak jak mówiłam, Boga można powiedzieć, że wszystko, co Bóg robi, jest dobre i zakładam, że tak właśnie jest, bo On jest bytem nieskończenie dobrym. I tu jest drugie założenie, które albo milcząco przyjmiemy, albo nie. Jeśli go nie przyjmiemy, no to właśnie mamy to, co powiedziałam na początku. Absolutny brak wszelkiej odpowiedzialności i... Jeżeli przyjmiemy determinizm. Znaczy nie, jeśli przyjmiemy nieskończenie wolną wolę. Aha. Bo to jest drugie ekstremum. Paradoksalnie, tak? A les extrêmes c'est couche.